mnie to jest maksymalnie 10 minut, ściągam. Czeszę, suszę. Ale się nażarłeś. Czekajcie, trochę przymknę okno, bo stary z kosiarą walczy. Albo kosiara z nim. Stwierdziłam, że ten fragment filmu nie mogę nagrać inaczej, jak w pozycji takiej umierającej. Ryszard, to jest mój film? Czy twój film? Rysiu? Ja nie widzę problemu. Może być nasz wspólny. Ryszard, pani chce usiąść. Ryszard, nie mów, że nie, bo on dobrze widzi, że chce. Nie kłam. Jezu, nowy liść! Widzisz? Jak szybko poszło? Nie, nie widzisz. Czekajcie, trochę przymknę okno, bo stary z kosiarą walczy. Albo kosiara z nim. Nie wiadomo jeszcze. Pani chce usiąść. Halo? Ryszard, pani chce na chwilę usiąść. Ryszard, jak nie? Zamknij apę, cisza. Oczywiście teraz to jest tak pół żartem, pół serio, nie? Ale no kto ma kota, kto ma psa, no to jest troszeczkę poodklejany. No umówmy się, no. Nawet ci, co nie mają zwierząt, też są poodklejani, ale no chyba ci, co mają zwierzęta, to może trochę bardziej. I wiecie, że jak kotek usiądzie, to przecież właściciel nie może go zwalić, bo kotek sobie musi posiedzieć. Rysia, jesteś na bardzo dobrej drodze. Nie no, żartuję. Rysiu, no, dziękuję bardzo. Oczywiście to było tak tylko pod publiczkę, no przecież ja takich numerów nie robię. No dobra, no czasami może mi się zdarza, że kotek po prostu sobie chwilę dłużej posiedzi. I ja na chwilę usiądę tutaj przy kompie. I wiecie co? Że ja nagrywam dzisiaj ten film drugi raz. Przywitanie, tak w ogóle to haj dzień dobry, nie? Taki długi wstęp. Bo ja na rano nagrywałam film i edytuję dzisiejszy film, nie? Na kompie. I tak mówię, ja pierdzielę, przecież ja nagrywałam wstęp. I patrzę na jednej kamerze, na drugiej kamerze. Nie ma tego pliku. Mówię, co jest? A ja po prostu chyba nie włączyłam nagrywania. Bo przecież widzę normalnie, wyobrażam to sobie, jak ja gadam do tej kamery. I zrobiłam sobie takie fajne śniadanie, które się też nie nagrało. Z cukinii, jajka, taki omlet, z serkiem śmietankowym, do tego warzywka, pomidor, ogórek, no. No jeszcze wam pokażę. A obiecam, że będę więcej jedzenia pokazywała, bo lubicie bardzo się inspirować też, albo jak ktoś pokaże, to ja też, ja bardzo lubię we vlogach, jak ktoś pokazuje jedzenie. Takie szczególnie, które mnie bardzo interesuje, to a to na przykład się zainspiruje, albo często zrobię coś podobnego, jeszcze sobie to urozmaicę czymś, no bo no, w gotowaniu to wiadomo, można szaleć ile wlezie. A jeszcze chciałam wam się pochwalić czymś, co gdyby wydarzyło się tu i teraz, dosłownie przed kamerą, to ja bym była najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jestem 2 albo 3 dni przed ciężkimi kobiecymi dniami. Aj, być kobietą, być kobietą. Na, 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 na. Mirosz, się spojrzałeś, czy to było piękne? No ja nie umiem śpiewać, wiesz? Ja nie umiem, nie mam talentu. Mam talent do grania ludziom na nerwach. Powiem wam, zaraz się czuję jak w tych filmach takich, jak się tak leży i terapeuta jest z tobą. Cześć, o co chodzi? I mam takie no grube przemyślenia, że raz w miesiącu to my mamy po prostu przejebane. My się czujemy jak wulkan. Jak taka Etna. Jak taki Wezuwiusz. Tylko jest tego plus. My zawsze wybuchamy. A oni to duszą w sobie, kiszą to w sobie. Oni chcą, a nie mogą. I na przykład taki... oj, tak, to jest bardzo dobry przykład. Taki Yellowstone. No to w tym miesiącu to przy mnie to jest taki malutki. Ryszard, czy ty przyszedłeś na terapię tu do mnie? Ryszard! Proszę mnie wysłuchać, ja będę mówiła teraz do ciebie, Ryszard. Dobrze? Ja będę przemawiała. Nie, a tak wiecie co, no to dzięki Bogu, że ja nie mam i nigdy nie miałam takich, że muszę leżeć. Leki przeciwbólowe brałam, jak byłam nastolatką. Takie zwykłe tam, APAP czy co to tam było wtedy. A tak od lat ja nie biorę nawet lekarstw. Nie muszę, naprawdę, nie, nie. No to jest jedyny plus. No ale tak stwierdziłam, że ten fragment filmu
nie mogę nagrać inaczej, jak w pozycji takiej umierającej. Bo to nie będzie miało dobrego przekazu i sensu. Oj, takie nasze życie, Rysiu, jest, wiesz? Że my tak raz w miesiącu mamy. No, Ryszard. Mir mówi, że nie, ale kto mnie ogląda od lat, to wie, że ja mam z tym problem. Problem, którego ja nie potrafię zrozumieć, wytłumaczyć, to było obranie fasolki, która kosztowała tylko 8 zł. I nie mogłam się oprzeć. Po obraniu i umyciu należało wykonać bardzo prostą czynność, wziąć garnek, w którym ona się zmieści. Nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem tego. Dobra, większy garnek. A co w tym drugim garnku się garnuje? Fasolka czy... Tak, ha, moi mili. Teraz miska jest prawidłowa. Ziemniaki, które są ze skórką. No teraz warto ziemniaczki ze skórką. Porządnie wyszorować, pokroić na takie, jakie chcecie, kształty, wielkość. I ja zrobiłam z oliwy do obtoczenia troszkę soli i ziemniaki, jak gotuję, też je solę, żeby one już same w sobie też miały taki smak. Paprykę wędzoną. Nie dawałam ostrej, bo Laura będzie jadła, no to... No tak jak wam mówiłam, raz je, raz nie je, ale oliwa, papryka wędzona, te ziółka takie, które mam z ryneczku w tej torebeczce. Cholera wie, co tam jest. Za zioło. Ale to jest bardzo dobre. Troszeczkę soli i jeszcze troszeczkę czosnku. I teraz wkładamy je i zapiekamy sobie w piekarniku. 200 stopni. No na oko, no jak już będę widziała, że takie coś mnie satysfakcjonuje. O, skórka odeszła. No to wyciągam. Upieczone ziemniaczki, fasolka i tu taka zwykła sałatka. Z warzyw, które były, trochę papryki, pomidor, rzodkiewa, czerwona cebula, ogórek i sos taki z tych gotowych, z Knora. Nie mam sera, bo nie miałam akurat żadnego, więc mogą być same warzywa. Jak widzieliście, te ziemniaczki mam tak posmarowane taką leciutką warstwą sosiku. Jak one są tak fajnie, mocno doprawione, to ja lubię do nich takie przełamanie. I sos na bazie jogurtu naturalnego. I to jest tyle jogurtu naturalnego, który został. I tak lubię wtedy taki bardzo delikatny, subtelny sosik czosnkowy z tego zrobić, no ale... Niestety. W tym roku nam fantastycznie to lato dopisuje, naprawdę. I czeka mnie coś, do czego zbieram się już drugi dzień. Muszę pościągać te pokrowce z tych foteli. No bo jest jasne, to się no brudzi, no normalne, prawda? A one się łatwo piorą, to tylko no trzeba ściągnąć i wrzucić do pralki, takie to trudne. Ja sobie zrobiłam kawę w taki sposób, że mam całą szklankę pooblewaną tutaj, nie wiem co ja zrobiłam. Teraz jest godzina jakoś 14. Jesteśmy po obiedzie i zamawiałam im jedzenie i dostałam takie dwa gratis, oni uwielbiają takie saszetki, nie? Ja też będę tak robiła. Ty też będziesz tak robiła? Pokaż się w ogóle. Dziewczyna jest dzisiaj w trochę za dużej sukience. No co? A ja będę ugotowała jeszcze tak bodźrowi podadać jak wczoraj. No musimy ich zawołać. Teraz patrzcie na to. Obiad prosz! Obiad, jesteście! Obiad prosz! Oho. Jedno wbiegło, Malwina schodzi ze schodów, jest Mir. Jestem udać. A Bazyl jest tutaj na krześle i tak głowa jest podniesiona. Jestem udać. I u nas autentycznie jest tak, że koty dostają dwa posiłki. Rano i wieczorem. I one są nauczone tak, że ja rano mówię do nich śniadanie proszę, albo kolacja proszę, a no teraz powiedziałam akurat obiad, nie? Ale oni akurat wiedzą, że jak jest to proszę, to oni wszyscy przybiegają. Jakbym chciała któregoś kota przywołać tak na szybko, to wystarczy, że powiem, nie wiem, śniadanie proszę i widzicie, autentycznie, no widzieliście jak to działa, więc tak to działa, nie żadne kici kici, Bazyl, chodź, przyjdź, coś tam. Chociaż jak nie śpią, bo teraz to jest taka godzina drzemki, jak nie śpią, to nawet jak się ich zawoła, to przychodzą. Chyba, że się komuś rzeczywiście nie chce. Czekaj, no musimy to rozdzielić, mamy dwie saszki. Ale poczekaj, bo to trzeba tak, patrz, lekko wyduszać. Widzisz, patrz, bo tu jest takie... Dobrze. O. U Jezu, Rysiu, to trzeba lizać już. Wiecie, co zrobiłam? A nie, dobra, jest, wychodzi. Mir, ty, mój mąż. Ale jedzą. Zabawowo. Alwinka też tam je, czy oszukuje? Oszukuje. Nie je.
Chodź, Bazyl, nie obrażaj się. Ty to jesteś żarty, wiesz? Mamaj. Bazyl, kici, kici. Ja rozumiem, że w ogóle... Mama, nie jest to Bazyl. No to dobra, daj Rysiowi, a ja dam Mirkowi. Tu, Rysiu. Rysiu, tu. Tu, Rysiu. Tu, Rysiu. Rysiu, tu. Tu japę. Tu ja. Mój mąż, cały nos masz brudny, mój mąż. Zobacz, widzisz, jaki ma brudny nos. Mirek, wylicz sobie nos. Dobra, zaraz. Bazyl, no nie obrażaj się, chodź, Bazyl. A wszyscy myśleli, że ty też jesteś żarty. Na nosie. No chodź. Ale jedzą. U nas się ubrudził. No Mirek ma strasznie brudny nos, Mirku. Ale zobaczymy się jeszcze da. Nie, ty masz swoją saszetkę tam, ale ty wyjadasz. Ale o tej jedz, wyjadaj. Teraz proszę mi paluszki liznąć. Ja uwielbiam, koty mają taki język chropowaty strasznie. Ja uwielbiam to uczucie. No teraz żeś podszedł. Bazyl, naprawdę, to były dwie saszetki, które dorzucili gratis. Być może jak zamawiałam taką ilość, to oni nie wpadli na to, że ja mam aż 4 koty. Ja zawsze jak zamawiam, to zamawiam hurtem. I przez internet, bo najbardziej się opłaca wszystko. Czy żwirę, czy żwirki, czy karmę. Daj, pomogę ci wydusić jeszcze. Rysiu, poczekaj. Rysiu, poczekaj. On 3, on 4, 5, ile on cię... To poczekaj, to resztkę Bazylowi. Chodź, Bazyl. Nie dawaj. Najedzony? A ty co, obrażony? Bazyl, no... Tobie damy co innego. Się nie załapałeś, a ty jeszcze tu wylizujesz? To ci dam zaraz coś innego. Nikt nie może być pokrzywdzony. Malwinka to tak. Ale Malwinka to ma swój świat. Jak każdy z nich zresztą. No tak jak z ludźmi. Cztery koty, cztery charaktery. Zobaczcie jeszcze raz. I to cztery różne charaktery. Masz. Tu, Rysiu jeszcze. Rysiu. Oczywiście. Jeszcze ci się trafi. Ten to papierek zje zaraz. Rysiu, jesteś naprawdę żarty. Naprawdę jesteś żarty. Nie? Baba, jeszcze tam jest coś? Dobra, idę suszyć włosy. Ja nie lubię, jak mi tak bardzo obeschną, bo ja wam mówiłam, że wtedy moje włosy są obślizgłe. Ja po prostu lubię, jak są wysuszone. Ale nie lubię też suszyć, jak są takie bardzo mokre, no bo wtedy wiadomo, że się dłużej suszy te włosy. I jakby ktoś się pytał, czy coś mi się robi z włosami, czy nie, to mówię, że nie, bo ja wiem, że są jakieś tam teorie w internecie, że się niby nie powinno chodzić w tych turbanach, coś tam, nie wiem, całe życie chodzę i nic mi się nie robi po prostu. Wybieram to, co dla moich włosów jest słuszne. Skoro nic mi się nie robi po 10-minutowym chodzeniu w turbanie, no to w nim chodzę. Nigdy nie chodziłam dłużej. Dla mnie to jest maksymalnie 10 minut. Ściągam, czeszę, suszę. Ale się nażarłeś. Nie? Składam, znaczy inaczej, zaczynam składać pranie. Nie, to nie jest to samo pranie, które widzieliście kilka dni temu. To już jest któreś pranie. Ale ja wam nigdy nie mówiłam o tym, jakie było kiedyś moje marzenie odnośnie włosów. To były czasy, gdzie ja byłam młodziutka, grzeczniutka. Na pewno wielu z was pamięta seriale brazylijskie. No brazylijskie, nie wszystkie były z Brazylii, ale tak się utarło jakoś i tak się mówiło, nie, że brazylijskie. Jezu, wiecie, ile ja tego oglądałam? Smeglajda, Jezus, buntowany anioł, no to już taki klasyk, nie? I właśnie najpierw zacznijmy od tego mojego marzenia, odnośnie włosów. Chciałam mieć takie włosy, jak ta laska z tego serialu Ruby. I na polski on był tłumaczony Cena marzeń. I ona miała długie włosy i często miała takie loki, takie spiralki piękne. Nie wiem, wrzucę wam jakieś zdjęcie, może gdzieś znajdę jakieś zdjęcie w Google. I zobaczycie, o co mi chodziło, to ja zawsze chciałam mieć takie loczki. A zawsze tak jest, nie? Jak ktoś ma proste, to chce mieć kręcone, ale nie to, że na zawsze. Na przykład ja bym nie chciała mieć takich włosów na zawsze. Później chciałabym mieć znowu takie, jakie mam już i tyle. Jakie mi natura dała. Ale tak bardzo zawsze chciałam mieć taki lok, że... chorowałam. Naprawdę chorowałam. I kiedyś powiem wam, że o włos, i dobrze, że nie doszło do takowych sytuacji, prawie chciałam sobie zrobić trwałą, aby mieć takie loki. Rozumiecie to? A tyle lat do tyłu. Znaczy, no, to akurat nie było za czasów tego serialu, bo ja wtedy byłam nastolatką, to mama by mi na pewno nie pozwoliła na trwałą. Ale no później, jak już byłam pełnoletnia, to dobrze, że w tamtych czasach ja sobie nie odpierdzieliłam trwałej. Czekajcie, aha, to jest mój sweterek. Nie, mój golfik. Dobra, to jest mój golfik. A czy wy macie jakieś takie swoje
niespełnione marzenie włosowe. To było moje marzenie. Mimo wszystko ja myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, no to subskrypcja i kciuk do góry, za który serdecznie dziękuję. I widzimy się, moi drodzy, jutro. Do zobaczenia. Cześć. Ach, my i te marzenia ściętej głowy, nie? A seriale? Nie pytajcie. Byśmy mogli godzinami tutaj rozmawiać. Awesome vibe, striking the wind of hopes now. Everything's on my mind. You've taken off it like a man. You gotta understand that we get one chance, one chance.